Pompa ciepła, woda, woda, budowa od zera do działającego układu, część druga, wymiennik rurowy. Dzień dobry. Na wstępie przepraszam, że tak długo musieli Państwo czekać. Niestety inne zajęcia skutecznie utrudniały mi nagranie drugi raz drugiej części. Muszę też przyznać, iż nie przypuszczałem, że ów temat, jakim jest projekt budowy gruntowej pompy ciepła, wywoła aż tak duże zainteresowanie. Dziękuję za wszystkie Państwa uwagi i komentarze do pierwszej części i zapraszam do obejrzenia części drugiej. Zainteresowanych szybkimi obliczeniami wymiennika poziomego dolnego źródła odsyłam do komentarzy do części pierwszej. Ale na samym początku muszę również wyjaśnić, iż będę stosował skróty i uproszczenia w przypadku niektórych obliczeń, pomijając całkowicie te wzory, gdzie składowe nie są z punktu widzenia końcowego wyniku istotne. By wyrazić się bardziej precyzyjnie, nie wpływają w sposób istotny na wynik. A w wyniku otrzymałbym dość szerokie, a i tak uśrednione widełki, bo już na etapie pisania scenariusza obliczenia tego konkretnego wymiennika zajęły blisko 75% całego materiału. A to tylko mały wycinek tego, o czym należałoby wspomnieć, a nie chcę nad to Państwa zanudzać. Stąd dokonałem delikatnych tu i ówdzie, a w kilku miejscach grubych cięć, by z materiału 76-minutowego zejść do poziomu, którego da się obejrzeć. Doszedłem do wniosku, że w tym wypadku nawet 15-procentowy błąd nie będzie dyskwalifikował przydatności tych obliczeń do projektu, a Państwu da wystarczającą wiedzę, iż wymiennik taki da się policzyć korzystając z uproszczeń, a wynik niewiele odbiega od obliczeń z założeń. Zainteresowanych odsyłam do publikacji profesora Pudlika. Link znajdziecie Państwo w opisie pod filmem. Jaki wymiennik? W każdym innym przypadku oczywiście byłby to wymiennik płytowy. Niestety w projekcie dolnym źródłem są wody podskórne, a z uwagi na jakość tych wód pozostaje jedynie wymiennik rurowy. Co jest potrzebne? Rura polietylenowa, złączki skręcane, część do rur polietylenowych, część do rur miedzianych oraz sama rura miedziana. Dlaczego rura PEHD? No, rury PEHD posiadają wiele zalet i troszeczkę wad. Najbardziej istotną zaletą w przypadku wykorzystania tejże rury przy budowie wymiennika dolnego źródła gruntowej pompy ciepła jest oczywiście wysoka odporność na zamrożenie medium. To oczywiście jako w razie W, bo zamrażać medium nie mam zamiaru. Drugą z zalet jest, co tu dużo mówić, cena. Wada akurat w moim wypadku jest jedna i jest nią relatywnie duży promień gięcia tejże. Deko matematyki. Naprawdę niewiele. Przypomnienie. 10 tysięcy centymetrów kwadratowych, czyli 100 cm razy 100 cm, to 1 metr kwadratowy. 250 cm kwadratowych to 25 tysięcznych metra kwadratowego. Zapis powinien być widoczny teraz na ekranie. Będę stosował tę jednostkę, metr kwadratowy, by uniknąć błędów w obliczeniach. OK, liczymy zatem powierzchnię wymiennika ciepła. Wzór. A równa się Q dzielone na K razy delta Tm. A to jest powierzchnia wymiany ciepła w metrach kwadratowych. Q to ciepło w dżulach. K to współczynnik przenikania ciepła w watach na metr kwadratowy razy Kelvin. Natomiast delta Tm to średnia napędowa różnica temperatur czynników w wymienniku w kelwinach. I tu pierwsze cięcie. Producenci wymienników zauważyli, że sprzedaż powinna odbywać się sprawnie, a więc dla dość szerokich parametrów wejściowych, które najczęściej spotyka się w instalacjach domowych, winno zastosować się daleko idące przybliżenie, docelowo upraszczające metodę doboru. Wiadomo, woda krążąca w instalacji centralnego ogrzewania najczęściej ma temperaturę roboczą 65-45 stopni Celsjusza. Wartość przepływu wynosi pomiędzy 5 a 15 litrów na minutę. Klient najczęściej nie dysponuje wiedzą na temat swojej instalacji, a instalator, no cóż, ten spojrzy najczęściej jedynie na tabliczki znamionowe kotła centralnego ogrzewania lub pompy ciepła, ewentualnie pompy obiegowej. Czyli do uproszczonego doboru stosuje się iloczyn mocy urządzeń grzewczych i ich sprawności oraz przepływ. I to w zupełności wystarczy. W oparciu o powyższe powstał skrót
opisujący dobór w myśl zasady 25 tysięcznych metra kwadratowego na kilowat, ale dotyczy on wymienników woda-woda. W przypadku wymienników woda-gaz stosuje się inny przelicznik, a ten wynosi 75 tysięcznych metra kwadratowego na kilowat. OK, mamy elementy składowe. W poprzedniej części policzyłem przepływ, jaki potrzebuję, by osiągnąć zakładane parametry transmisji ciepła w wymienniku dolnego źródła. W prawym górnym rogu powinna się wyświetlić teraz Państwu karta z linkiem do tych obliczeń. Natomiast teraz należałoby zastanowić się nad wersją, bo najbardziej istotnym czynnikiem determinującym to, co będzie potrafił wymiennik, jest powierzchnia wymiany, czyli powierzchnia styku gazu i medium. Policzmy sobie szybko tę powierzchnię, ale w oparciu o poprzednio omówione uproszczenie. Wzór. Obwód koła 2 razy pi razy r, czyli promień koła, w tym wypadku rury razy jej długość. Stąd powierzchnia zewnętrzna 1 metra bieżącego rury 1/4 cala będzie miała 2 razy 3,1415 dziesięciotysięcznych razy 3175 dziesięciotysięcznych centymetra, w tym wypadku 3 mm z hakiem, razy 100. 1 metr bieżący rury 1/4 cala ma powierzchnię boczną 199,5 cm², czyli 199 dziesięciotysięcznych metra kwadratowego. Moje 25 metrów bieżące rury będzie miało 25 razy więcej, to jest 4087,3 cm², czyli 4987 dziesięciotysięcznych metra kwadratowego. Mój wymiennik, według opisanych wcześniej przybliżeń, powinien wymieniać 0,4987 dzielimy na 0,075 równa się 6,65 kW. Tę wartość zresztą porównamy z faktyczną już na pracującym urządzeniu, na ile przybliżenie omówione powyżej jest zgodne z praktyką. Dlaczego wymienniki woda-gaz mają trzykrotnie większe przybliżenie? No, jedną z przyczyn są warunki pracy. Wymiennik dolnego źródła znajduje się za zaworem rozprężnym, a więc nie ma tu do czynienia ze skroplonym czynnikiem, mamy do czynienia z aerozolem i czynnikiem, który wrze. Dodatkowo, jeśli jeden z płynów podlega przemianie stanu skupienia przez parowanie, a w zasadzie powinno się używać terminu wrzenie, to na pewno pamiętamy ze szkoły, że temperatura na tym odcinku wymiennika, na którym ta przemiana fazowa występuje, nie ulega przeważnie zmianie. Mowa oczywiście o czynnikach jednoskładnikowych. Przechodząc przez wymiennik czynnik wrze, ale kiedy dochodzi do 100% pary, zaczyna przyjmować dodatkowe ciepło i to nazywamy przegrzaniem, ale o tym w kolejnych częściach. Warto tutaj zapamiętać, niższe przegrzanie równa się większa efektywność. Wartość 6,65 kW jest prawie idealna dla wstępnych założeń projektowych, o których mówiłem w części pierwszej. I wreszcie sposób budowy. Z uwagi na to, iż rury kupiłem 25 metrów bieżących, to wymiennik nie będzie dużo dłuższy niż 25 metrów bieżących. Przekrój przez wymiennik wyglądałby tak. Rura w rurze. Ale to, co od razu rzuca się w oczy, to dużo niewykorzystanego miejsca. Nie można sobie na takie marnotrawstwo pozwolić, choćby z tej przyczyny, że trudno byłoby zapewnić wystarczającą turbulentność strumienia, ale jeśli dokonamy małej zmiany w budowie, na przykład poprzez zwielokrotnienie ilości rurek, a tu na taki zabieg mamy miejsce, to zwiększymy turbulentność, a i wymiennik będzie mógł być tyle razy krótszy, ile razy zwiększymy ilość rur niskiego ciśnienia. Czyli jeśli zwiększymy ilość rur trzykrotnie, to wymiennik zamiast 25 metrów długości będzie miał tylko 8,3 metra. Taki zabieg oczywiście wymagać będzie budowy dwóch kolektorów w wymienniku. Na ekranie widać przekrój przez wymiennik, w którym zastosowano dwa kolektory. Wejście rozprężonego czynnika z lewej, wyjście par czynnika z prawej, u góry wejście wody ze studni czerpalnej, u dołu po lewej wyjście do studni zrzutowej. Kolektor można wykonać na dwa sposoby. Pierwszy, biorąc rurę o większym przekroju i zagniatając ją tak, by otrzymać przyłącza. Drugi, wykorzystując miedzianą zeszlepkę. Ja wykonam kolektor przy pomocy zeszlepek.
W zaślepce należy wywiercić trzy otwory blisko krawędzi zaślepki. Dlaczego blisko? No, dlatego, że później trzeba to wszystko zlutować, a więc zapewniony będzie dostęp płomienia i lutowia po obwodzie każdej z rur. Rozwiązanie widać właśnie na ekranie. Jest niebieska rura PE, w niej biegną trzy rurki niskiego ciśnienia, z dwóch stron mamy kolektory, oczywiście całość uszczelniona zostanie z łączkami skręcanymi. By uprościć sobie proces lutowania, niestety teraz trzeba deko utrudnić wykonanie otworów w zaślepce. Otwór powinien być nawiercony minimalnie mniejszym wiertłem niż średnica zewnętrzna rury niskiego ciśnienia, a później na takich otworach powinny być wykonane tak zwane lejki. Do wykonania lejków można użyć albo kalibratora, albo końcówki do formowania rur. Jeśli ktoś z Państwa do wykonania lejków będzie używał kalibratora, warto, by w trakcie tej czynności nie zniszczyć sobie zaślepki, wykonać wsad na przykład z drewna. Oczywiście można też skorzystać z internetów i po prostu zakupić taki oto gotowy kolektor na jednym z dużych chińskich portali sprzedażowych. Ok, jak uszczelnić rozwiązanie z kolektorami? No, najprostszą metodą są nyple skręcane. Popularne złączki miedź mosiądz występują w dwóch wariantach, przelotowe i nieprzelotowe. Elementem uszczelniającym jest pierścień, który po skręceniu złączki zaciska się na rurze znakomicie ją uszczelniając. Całość będzie wyglądała tak. Kolektor przechodzi przez złączkę skręcaną, pierścień uszczelniający, na złączkę zostaje nakręcona nakrętka. Kolektor obustronnie zamykają zaślepki, jednootworowa na zewnątrz, wewnątrz z trzema otworami. Oczywiście w wersji docelowej kolektor będzie znacznie dłuższy. Tu krótki, by pokazać samą metodę uszczelnienia. Następnie złączka mosiądz miedź zostaje wkręcona do złączki przejściowej na rurę PEHD i w zasadzie to wszystko. Lutowanie twarde części wewnętrznych wymiennika rurowego musi nastąpić przed skręceniem wymiennika rurowego. To jedyne. Do rury PE25 wsunąłem trzy rury miedziane, 1/4 cala. Taki zabieg będzie oczywiście dużo łatwiejszy, jeśli rura PE będzie w miarę prosta. Na koniec rurek niskiego ciśnienia ląduje zaślepka trzyotworowa, zamykająca kolektor od wewnątrz wymiennika. Kolektory będą miały 25 cm długości. Celem jest oczywiście późniejszy, łatwiejszy montaż całości złączek, ale i ułatwiający proces lutowania twardego. Chodzi o to, by mieć zapas co najmniej 10 cm do najbliższego plastikowego elementu. Ktoś mógłby zadać pytanie, dlaczego w wymienniku dolnego źródła projektowane są tylko trzy rury niskiego ciśnienia, przecież do rury PE25 wejdą z powodzeniem cztery o średnicy 1/4 cala. Tak, z powodzeniem się zmieszczą, jednak celem było zachowanie ekwiwalentu powyżej 1/2 cala wody, by nie musieć używać dużych ciśnień do tłoczenia wody, tym samym redukując pobór energii przez pompę głębinową. Rura PE25 ma przekrój roboczy 314,16 mm², a trzy rury 1/4 cala łącznie 95 mm². Dla wody zostaje więc 219,15 mm², co jest ekwiwalentem rury 5/8 cala, czyli dla naszych założeń idealnie. Mały konkurs. Zamówiłem 5 płytek drukowanych do złożenia sterownika pompy ciepła z zaworem EEV. Pierwsza osoba, która poda czas, w którym w wyniku błędu brakło dziewiątki, dostanie taką płytkę tylko za koszt przesyłki i będzie mogła sobie po zakupie części zlutować własny sterownik do pompy ciepła.
zestawienie dotąd poniesionych kosztów materiałów bez robocizny. Na chwilę obecną to tyle. Dziękuję Państwu za uwagę i za ewentualne komentarze. Pozdrawiam, życząc dużo zdrowia i do zobaczenia.